zespołu folklorystycznego Smulu. Witam Was serdecznie. Witam oczywiście moich nauczycieli kochanych, którzy tutaj licznym gronem do nas przybyli. Was, drodzy uczniowie. I jeżeli kogoś nie wymieniłam, to również gorąco i serdecznie witam na dzisiejszych uroczystościach. A przede wszystkim miałam właśnie na myśli tutaj tych naszych absolwentów, którzy przybyli. Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że jest to dzisiaj taki nietypowy wieczór poezji. Jest to taki program artystyczny, słowno-muzyczny. To jest ta pierwsza część związana z odzyskaniem przez nasze państwo niepodległości. Wczoraj odbyła się msza w kościele z okazji właśnie rocznicy odzyskania tej niepodległości. My tu w szkole co roku obchodzimy bardzo zaszczytnie ten dzień. I tutaj chciałabym od razu na wstępie bardzo podziękować głównym organizatorom i pomysłodawcom w tegorocznej uroczystości. I zacznę może tak od pani Małgosi Bliszczyńskiej, która tutaj jest autorką tego projektu, pani Emilia Temper, pani Wioleta Skrajna, no i oczywiście tutaj uczniowie, którzy występują. Brawa już teraz dla tych osób. Powiem szczerze, że zastanawiałam się, co powiedzieć. Wczoraj już tak pięknie. Całą jak za dawnych lat, dam ci za to róży najpiękniejszy kwiat. Cierpienia wszystkich wygnańców i pielgrzymów Polski, wybaw nas, Panie, o wojnę powszechną, za wolność ludu, prosimy Cię, Panie, obroń i orły narodowe. Budować ścianę wokół siebie, marna sztuka. Wrażliwe słowo, czuły dotyk, wystarczy. Czasami tylko tego pragnę, tego szukam. Na miły Bóg, życie nie tylko po to jest, by brać. Życie nie po to, by też czy nie stać. I aby życie z siebie samego przebrać. Problemy twoje, nasze boje, polityka. A przecież każdy włos jak nasze lata policzony. Niech rzuci daleko.
to by bezczynnie.